Witajcie, pozdrawiam Was z parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No, dzisiaj mam w planach pojechać tym busem jak najszybciej się tylko da, także lokalizacja taka, a nie inna, wiadomo. Ale jako że ten samochód jest bardzo fajnie skonfigurowany, bardzo bogato wyposażony, to pomyślałem, że nagram dla Was taki drugi materiał. W tym odcinku chciałbym pokazać Wam ten samochód z bliska, omówić jakie są jego walory użytkowe, jakie jest wyposażenie, no i ogólnie po prostu, jaki on jest. Myślę, że będzie to interesujące. Zapraszam. Samochód ten udostępniony mi został przez Evolution Transport. Firma Evolution Transport oferuje komfortowe przewozy osób zarówno po Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej. Samochody mają dostęp do internetu, gniazdka 220 V. Dla młodszych pasażerów montowane są foteliki samochodowe, a dla każdego serwowany jest poczęstunek oraz aktualna prasa. Firma posiada również przepustki do portów w Szczecinie oraz w Świnoujściu, a kierowcy rozmawiają w języku angielskim. Transfery na lotniska, podmiany marynarzy, biznes taksi, przewozy prywatne, wyjazdy na koncerty oraz wydarzenia sportowe, podróże służbowe. No więc przed Wami Ford Tourneo Custom MCA 2.0 EcoBlue, rocznik 2020 w wersji Titanium Tourneo 320 L2. No, taka jest jego pełna nazwa. No więc na wstępie zaznaczę, że prezentowany egzemplarz z tym wyposażeniem, w tej wersji i tak dalej, według konfiguratora wynosił 220 tysięcy złotych. Wiadomo, od tej ceny możemy wynegocjować sobie jeszcze jakieś rabaty, właściwie jakieś, no kilkadziesiąt tysięcy złotych rabatów, no ale tak orientacyjnie Wam wolałem o tym wspomnieć. Ktoś, kto nie zna tematu, może powiedzieć, że jest to po prostu Ford Transit, ale nie, jest to Tourneo Custom. No Transit to jest w zasadzie coś podobnego, ale Tourneo Custom jest to wersja Transita jakby taka bardziej luksusowa, komfortowa, taka przyjemniejsza. No sami ocencie, jak ten samochód wygląda. Mi się wydaje, że jak na busa dość ciekawie, nawet tak troszeczkę sportowo. Z zewnątrz absolutnie nie ma tutaj żadnej spartanki, praktycznie żaden element nie jest z czarnego plastiku, wszystko jest polakierowane w kolor nadwozia. Zobaczcie, jak wyglądają te lampy, jakie one są w ogóle wysokie. Chyba jest to najwyższa lampa na rynku. Alusy mamy tutaj 17-calowe, rozmiar opony 215, profil 60. No co tutaj jeszcze? Mamy też taki podnóżek, gdy otworzymy drzwi. Proszę bardzo, elegancja. O proszę, nawet z drugiej strony też są z tyłu drzwi przesuwne, otwierane. Na przestrzał można sobie przejść. Boczne listwy również są. Są one polakierowane. Tutaj takie nakładki też polakierowane w kolor nadwozia. No nie wiem, z zewnątrz nie polakierowane są chyba tutaj tylko stopnie. Tutaj ten element przy lusterku. I z tyłu na zderzaku ta oto listwa zabezpieczająca. Taka jakby listwa progowa. No nie wiem, jak na busa ten samochód naprawdę wygląda bardzo kulturalnie, ale myślę, że najfajniej prezentuje się on z przodu. No patrzcie, zwróćcie uwagę, ile tutaj z przodu mamy chromów, jak i nawet ładny jest tutaj grill. No zupełnie to wygląda jak w jakimś aucie premium, chociaż właśnie to nie Transit, to taka jakby jego linia premium. Też mamy chromowane wstawki, no tu akurat kawałek też nielakierowanego plastiku. I na dole, ale grill, no robi on wrażenie. Nie no, normalnie jest po prostu kulturka. W ogóle, gdy na tego busika popatrzymy z boku, to zwróćcie uwagę, jak tutaj jest poprowadzona wysoko linia okien. Tutaj okno też jest uchylane. Tutaj u góry, proszę bardzo, no nie będę teraz tego wyciągał, ale tutaj są takie 3 uchwyty do mocowania bagażnika dachowego. No co tutaj jeszcze z takich rzeczy? Doświadczenia w prezentowaniu busów nie mam. Patrzę na ten samochód z perspektywy innych samochodów osobowych. Hak, kamera cofania. No też mamy tutaj oczywiście z przodu i z tyłu czujniki parkowania. No w sumie tak powiedziałem, że z perspektywy samochodu osobowego. Takie Tourneo to właśnie samochód osobowy, tylko większego gabarytu. No dobra, to może zajrzymy sobie do środka. Najpierw z przodu, posłuchajmy jak się otwierają i zamykają drzwi. No bardzo delikatnie, jest tutaj taki dźwięk busowaty troszeczkę. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj jest ładne zaakcentowanie. No to nawet nie jest chrom, tylko szczotkowane aluminium. Tutaj mamy wlew paliwa, AdBlue, ten samochód ma AdBlue. Boczek drzwiowy, no jak to w busie, jest on praktycznie cały z twardego plastiku. Ma pełno tutaj różnych schowków, bardzo dobrze, praktycznie. No tutaj na szczęście ten element jest z miękkiego plastiku. No podłokietnik w długie trasy, gdy jest miękki, się przydaje. Przyjrzyjmy się nawet takim detalom jak klamka, też chromowana. Tutaj jakaś obwódka na przyciski. Tutaj również chromowane akcenty. Głośnik. W ogóle taki busik od Forda, jednak Ford zadbał tutaj o takie różne urozmaicenia, że tak to ujmę. Detale, akcenty. Pełno chromu, black piano. No ten samochód nie wiem co jeszcze mógł mieć, czy ma on Webasto, czy nie ma. No mógł mieć skóry, ale no mamy tutaj materiałowe fotele, które są bardzo wygodne, naprawdę bardzo fajnie się w nich siedzi. W ogóle jeśli chodzi o busy, no kilkoma jeździłem, to wydaje mi się, że w takim Tourneo Connect siedzi się najwygodniej, jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, czy takie inne rzeczy. No nawet dla dwumetrowca będzie ok. Wejdziemy sobie do środka. A no nie wiem, czy jeszcze mogło być tutaj keyless go. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jak to w busie jest spoko. No z tyłu może troszeczkę gorzej, ale Boże święty, przecież mamy kamerę cofania. No kierownica tutaj wygląda bardzo ładnie, jest normalna, ma dość gruby wieniec, może nie tak gruby jak w BMW, ale jest dość gruby, tutaj delikatne bicepsiki. Jest bardzo miękka w dotyku, również mamy tutaj takie chromowane akcenty wszędzie. Manetki typowo fordowskie, proszę bardzo, nawet jest tutaj Lane Assist, druga manetka. I może teraz odpalimy sobie silnik, kluczyk wygląda w ten sposób. Odpalamy normalnie. I cyk. Proszę, dumny emblemat Forda. System infotainment. Może najpierw zobaczmy sobie liczniki. No tutaj jechałem do Kołbaskowa z centrum miasta w korkach. No to zużycie paliwa wyszło 8 litrów. Liczniki wyglądają bardzo podobnie jak w ostatnio testowanym Fordzie Focusie. Nie pamiętam jakie tutaj są różnice, ale nie, no wyglądają prosto, wszystko jest jasne, tak jak powinno być w takim busie. Ale nie, no wyglądają prosto, wszystko jest jasne, przyciski na kierownicy, proszę bardzo, nie wydają one z siebie żadnych dźwięków, chodzą cichutko. Może przyjrzyjmy się tutaj, co mamy na kolorowym ekranie LCD pomiędzy licznikami. No więc komputer pokładowy, tutaj jeszcze mamy takie opcje, konfiguracja widoku i tak dalej. Tu z boku przewijamy menu, informacja. No pokażę wam chyba wszystko, sobie zobaczycie co tutaj jest. Asystent kierowcy. No jest tutaj system antykolizyjny, tempomat aktywny. Także mówię, bus, a bogate wyposażenie. No i tutaj przegląd i tak dalej. Co jeszcze tutaj? Telefon, muzyka. Oczywiście tutaj z boku możemy sobie zmieniać. Asystent. Też tutaj włączamy różne widoki. My View. Co tutaj mamy? Aha, czyli po prostu takie jedno wskazanie. EcoTrainer. To mi się podoba. System infotainment. Jak w innych Fordach. No, w sumie jest tutaj dość prosta obsługa, ustawienia, Bluetooth. Jest tutaj też Apple CarPlay, Android Auto. Nawigacji akurat w tym egzemplarzu nie ma, no ale w sumie nam jest niepotrzebna, skoro mamy Android Auto czy Apple CarPlay. Ale jeśli chodzi o takie nowinki techniczne, można tak to myślę ująć, to możemy sobie na telefon zainstalować aplikację fordowską i połączyć ją z tym samochodem. Samochód możemy śledzić, badać jego parametry, czy jest otwarty, czy zamknięty, możemy go zamykać, otwierać. no, sprawdzić nawet, jaki jest zasięg, czy ile mamy paliwa, ile mamy AdBlue i tak dalej. No, w busie się tego nie spodziewałem, ale takie Tourneo to ma. Tak samo jak nie spodziewałem się przykładowo trybów jazdy. Proszę bardzo, są dwa. No, nie ma sportowego, no bo jest to busik, eko i normalny. Zostawimy sobie oczywiście na normalny. Znaczy, w moim przypadku to wcale nie jest takie oczywiste, czy będzie tryb eko, czy normalny, bo też czasami lubię sobie pobić jakiś rekordzik spalania, no ale próba autostradowa, no to trzeba normal. No, ekran akurat jest dotykowy, ale poniżej przyciski fizyczne, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, na przód oraz na tył. Oczywiście jest tutaj system start-stop, kontrolę trakcji chyba nawet można wyłączyć. Idziemy w dół. Tutaj roletka, schowki, dwa uchwyty na kubki. W ogóle uchwytów na kubków. Ile tutaj jest uchwytów na kubku? Tutaj jest na butelkę, tutaj kolejny. Po drugiej stronie tak samo. Z tyłu jest ich jeszcze kilka. Ale najciekawsze, że w tym samochodzie jest chyba z 10 portów USB. No, każdy w tym samochodzie może podładować sobie telefon czy coś innego. Są też wejścia 12V. Jest też wejście 230. Proszę, cyk. No, wszystko jest tutaj rozmieszczone bardzo ergonomicznie. Tutaj na podszybiu też mamy schowki. Kolejne wejście USB 12V. Tutaj też schowek. Idziemy do góry. Oczywiście czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Podświetlenie wewnątrz jest LEDowe. Tutaj kolejny schowek. No, wygląda jak jakiś slot na CB radio. Proszę, lusterko też jest podświetlane. Uchwyt na okulary, tutaj taka gąbeczka. Podsufitka jakościowo, jak w jakimś Mercedesie, jest miękka, przyjemna w dotyku. No, nie mamy tutaj akurat lusterek fotochromatycznych, ale nie wiem, czy one były tu dostępne, ale za to mamy też asystenta martwego pola. Tam się świeci dioda, gdy ktoś jest w martwym polu. Ten samochód ogólnie jest 8-osobowy, 2 osoby z przodu, 3 w drugim rzędzie, 3 w trzecim i zaraz to zobaczycie, ale jest tutaj zaskakująco dużo miejsca. No, 8 osób jest tutaj w stanie podróżować naprawdę bardzo przyjemnie. No dobra, ale dokończmy jeszcze przestrzeń pasażerską z przodu. Schowek, no, miękko opada, jest twardo wykończony, ale jest dość duży. No i materiały, tak na szybko, drzwi wam omówiłem. Tutaj praktycznie wszystko jest twarde, piano black. Tutaj deska rozdzielcza jest miękka i to jest chyba jedyny element, tak jest, zgadza się, jedyny element, który jest miękki. Ale mimo wszystko, gdy nawet jedziemy na wertepach, to nic tutaj się nie odzywa, nic nie telepie, nawet gdy przyciskamy, jest ok. No, wszystko jest to po prostu zmontowane bardzo dobrze. No dobra, jeszcze przejdziemy do tyłu, gasimy silnik. No i proszę. Przestrzeń pasażerska z tyłu. No i już widzimy, że dwumetrowiec za dwumetrowcem i za dwumetrowcem powinni się tutaj zmieścić bez problemu. Tutaj też aluminiowa listwa progowa ze szczotkowanego aluminium, jednak jest tutaj jeszcze naklejona folia. Proszę, jakie dywaniki eleganckie, welurowe. Fotele z tyłu, regulowane. Każdy ma tutaj też podłokietnik. No nie, w środkowych fotelach chyba nie ma podłokietnika. Nie ma. Ale tutaj z boku w każdym razie są, po lewej i po prawej stronie. No, drzwi otwierane, tak jak wcześniej mówiłem, po obu stronach. Ogólnie w tym samochodzie wszystkie fotele możemy wymontować. Możemy tutaj położyć siedziska, tak jak na środkowym fotelu. Możemy nawet te fotele obrócić. Wtedy mamy taką salonkę. Gdy w trasę zabiera nas Evolution Transport, to proszę bardzo, mamy też prasę. Tutaj prowiancik na drogę, ale ja w każdym razie nic tutaj nie będę podżerał czy też podpijam, skupiam się na swojej pracy. To może zajmę sobie miejsce w drugim rzędzie. Zobaczymy, jak tutaj jest. Zamykamy. W ogóle ile tutaj jest lamp w środku, podświetlenie. Wszystko tutaj się teraz włączyło, no teraz wygasa. No i co, tak mieści się tutaj prawie dwumetrowy petrolhead. W ogóle nie mam tutaj żadnego problemu z zajęciem miejsca. Fotel jest oczywiście pochylany, możemy się też przespać troszkę. Zagłówki, postawmy sobie fotel pionowo, są też regulowane oczywiście. Zakres regulacji jest bardzo duży. No, nawet jak ja mam 2 metry wzrostu, no to mogę sobie jego wyregulować pod siebie idealnie. No rozsiadłem się teraz naprawdę tutaj jak król i proszę, miejsca na nogi jest mnóstwo. No mamy też tutaj z tyłu rolety, w drugim i trzecim rzędzie siedzeń. W drugim rzędzie siedzeń jest też otwierane, właściwie uchylane okno. Cyk, w ten sposób zamykamy. W drzwiach mamy oczywiście schowek. Tutaj miejsce na taką półlitrową butelkę. W ogóle jest on miękko wykończony. Cały tutaj ten element jest miękko wykończony. Tutaj jest twardo, ale tutaj z powrotem miękko. Podsufitka, głośniki, regulacja tylnej strefy klimatyzacji, czy ma nam wiać na twarz, na nogi, jaka ma być intensywność. Proszę, tutaj są jeszcze nawiewy w suficie. Nawiew to ma chyba tutaj każdy na głowę. Proszę bardzo. I z tyłu. Wygodnie się tutaj siedzi. Zobaczymy, jak jest w ostatnim rzędzie. Składamy i wchodzimy do tyłu. Postawimy sobie fotel. Proszę, z tego rzędu też można łatwo zamknąć drzwi. Zagłówek sobie wysunąłem. Mogę się rozsiąść bez żadnego problemu. Jest tutaj naprawdę wygodnie, naprawdę przyjemnie. W ogóle długi bardzo jest ten samochód. Miejsce na nogi. No teraz jestem tutaj w fotelu rozwalony. Ten element nawet w ostatnim rzędzie siedzeń jest tutaj miękki. Tutaj twarda wstawka, analogicznie tak jak z przodu. No i tutaj podłokietnik też jest nawet miękki. Oczywiście w fotelach mamy mocowania Isofix. No i co? Myślę, że ze środka byłoby to na tyle. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika i pod maskę. Wychodzimy. Zamykamy. Wszystko szybciutko. Klapa bagażnika. Otwiera się ona bardzo wysoko. No sami zobaczcie, ja mam prawie 2 metry wzrostu. No i tutaj, gdy podejdę, no to prawie, że... Chwileczkę, ja przecież stoję na krawężniku. Teraz sobie zszedłem, proszę, no i mieszczę się tutaj. Nawet rączka jest tutaj do zamykania skórzana, prawdopodobnie z ekoskóry, ale jest. Tutaj welur, miękkie wykończenie, właściwie taki dywanik. No ale co tam z tymi rzeczami? Bagażnik. Proszę, auto 8-osobowe i jeszcze taki bagaj możemy spokojnie ładować tutaj jakąś taką niższą lodówkę, czy też pralkę, jeśli potrzebujemy wziąć na wakacje, czy tam na lotnisko. Myślę, że większy problem będziemy mieli wziąć pralkę do samolotu niż do takiego busa. Tutaj też miękka wykładzina. Bagażnik w ogóle jest taki głęboki, tutaj wysoki. No wysoko jest poprowadzona linia okien. Też tutaj kolejne gniazdko 12 V. No tak to wygląda. I zajrzyjmy sobie pod maskę. No i tutaj nie mamy amortyzatorków, momencik. No i proszę, co my mamy tutaj pod maską? 2-litrowego turbo diesla 2.0 EcoBlue o mocy 185 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o moment obrotowy, 415 Nm. Ten silnik skonfigurowany jest z 6-biegową skrzynią biegów, jednak osiągów tego samochodu, takiego Tourneo Connecta, nie mogłem znaleźć. Więc ciężko mi powiedzieć, ile ten Ford ma do setki, ile wyciąga maksymalnie. No prędkość maksymalną sprawdzimy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Tak to wygląda. No jest on tutaj głęboko osadzony. W ogóle jakimi drapieżnymi słowami Ford nazywa swoje silniki. Ten Ford z 2020 roku ma pod maską 2.0 EcoBlue, także jest to silnik z rodziny Panther. A wcześniej, jak się dowiedziałem, była to rodzina silników Puma. No ja pierniczę ciekawy jestem, jak ten Ford z Pantherą pod maską poradzi sobie na próbie autostradowej. No dobra, to myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że Forda Tourneo Connecta przedstawiłem Wam wystarczająco dokładnie. W kolejnym odcinku co? Widzimy się już na próbie autostradowej. Także pozdrawiam i do zobaczenia.